Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dziesiątym odcinku podcastu Kawałek Nieba. Dziś jesteśmy w Rogówku w województwie kujawsko-pomorskim u Pauliny Gawlik. Tak, cześć. Paulina jest studentką piątego roku architektury wnętrz. Dokładnie. Jest częścią wspólnoty Góra Błogosławieństwa mhm. z Grębocina. Tak, tak. I częścią inicjatywy to w Mieście. Tak, wszystko się zgadza. I maluje proroczo, co jest I proroczo. Co jest tutaj chyba najciekawsze. Tak, nikt I... w nie maluje proroczo. Poza tobą jesteś jedyna. Tak. Jak to się zaczęło, w ogóle twoja przygoda z, z malarstwem? Proroczym. Też. Z malarstwem ogólnie to rysuję i maluję od najmłodszych lat. Więc od, od dzieciaka przeróżne rzeczy... Codziennie praktycznie mama zapisała mnie i moją starszą siostrę na zajęcia. Mhm. Później gdzieś tam chodziłam do jakichś klas artystycznych w liceum. No i teraz maluję proroczo, w sensie powołał mnie Bóg do tego, pokazał mi, że, że po prostu tu mnie widzi. I, i no, po jakiejś tam przerwie też wracam. Do malarstwa. Mhm. I powiedzieć, opowiedzieć początek teraz, tak? Znaczy, Co to w ogóle znaczy, co że znaczy? malujesz proroczo? Czy to się różni no, od malowania nieproroczego? Malowanie y, prorocze to jest y, tak, jak się modlimy za kogoś. Y, mhm. y, to jest po prostu modlitwa, tak naprawdę. Y, modlitwa w takiej fizycznej też formie. Y, bo y, kiedy, kiedy ktoś właśnie prosi o jakiś obraz, mhm. y, to wygląda to tak, jak, jak się za kogoś modlimy, nakładając ręce, że Bóg nam mówi coś na temat danej osoby, chce coś przekazać, może jakieś słowo. I ja po prostu wtedy siedzę, się modlę, słucham uwielbienia, ten czas poświęcam Bogu, i, i, i żeby skupić się na, na, na danej osobie też. I po prostu przelewam to, co gdzieś tam, jakieś kolory, jak mi Bóg mi wkłada, gdzieś tam w serce, gdzieś obrazy, jakie widzę, słowo, które mi, które mi daje, gdzieś tam z Pisma Świętego. I to wszystko tworzy jedną taką całość. Mhm. I później po prostu przelewam to na płótno i powstają różne rzeczy. Na przykład w większości czasów ja na przykład. Boję się bardzo komuś dać taki obraz, bo, bo wiadomo, to jest tak, że chcemy, um, że modlimy się, wiemy, jesteśmy pewni, co usłyszeliśmy od Boga, ale uh -huh. jednak jest taka, takie, że a, jak ktoś nie zrozumie, co, co, i że, albo pomyśli, że ja coś wymyślam. Ja miałam tak kilka razy. E, tym bardziej, jak dostajemy jakieś mocne słowo. Uh -huh. e, miałam taką sytuację, e, że miałam namalować Marię Magdalenę, uh -huh. e, bo po prostu jakaś e, taka pani chciała mieć to, bo gdzieś tam dostała kiedyś słowo, że jest jak Maria. I miałam się jeszcze pomodlić o dodatkowo o słowo dla niej na, mm -hmm. na ten czas. I dostałam, już nie pamiętam co to było, ale na pewno było coś mocnego. I ja jak jechałam do niej z tym obrazem, to ręce mi się mm -hmm. trzęsły. E, tak się bałam, bo on jak, jak, jak ona nam pomyśli, że jakaś. albo że wariatka, że, no. co ja, że w ogóle nie pasuje to do jej życia. I taka zestresowana byłam i wchodzę z tym obrazem i, i daję im i, i właśnie ona pierwsze co siada y, patrzy na ten obraz, widzi to słowo i zaczyna płakać. A ja takie o Czy to w dobrą stronę czy złą? Czy to z dobrą, teraz? czy złą? I, i ja, tak, ja tak nie wiedziałam kompletnie co mam zrobić, co powiedzieć i a ona powiedziała, że wie o co chodzi, że wie dokładnie co Bóg jej przez to mówi, do jakiej sytuacji to się gdzieś tam nawiązuje. I, I to jest właśnie to malowanie prorocze, że ja nie wiem, co ja robię, ja po prostu słucham Boga, oddaję mu ten czas na, na ten dany obraz, y, modlę się i ja, ja po prostu robię to, co on chce. Nie ma tam gdzieś tam mojej inicjatywy, bo każdy obraz w ogóle jest też inny. Y, w większości nie w moim stylu, co bym mhm. nie, nie namalowała czegoś po prostu. Mm. No, więc to wszystko jest od niego. Tak jak modlitwa za kogoś, to tak po prostu Okej, okay, Czyli zamiast kłaść ręce na kogoś, to tego kogoś nie ma i ty się za tak, niego modlisz. Dokładnie. Z daleka. Dokładnie, no. Okej, okay, no. a, a czy miałeś kiedyś taką sytuację, że, że się modlisz, modlisz, modlisz i chcesz dla kogoś namalować ten obraz, i nic nie dostajesz na modlitwie od pana? No, bywa to ta, i tak. Też, też na przykład to wtedy zależy od mojej relacji z Bogiem. Jak ja mam na przykład jakiś tam gorszy, gorszy czas, kilka dni, to, to ja po prostu się też modlę o swoją relację. I mhm. najpierw muszę budować tak jakby u siebie ten fundament utrwalić i, i, wtedy, i wtedy za kogoś dopiero. To jest najważniejsze. I na szczęście rzadko się to zdarza. I też jest tak... Tak było na przykład z Twoim obrazem, mm -hmm. że ja myślałam, że, że jest źle, że nic nie widzę, nic nie słyszę itd. i tak dalej. I bałam się w ogóle wchodzić do pracowni przez pewien czas, bo po um, prostu nie wiedziałam i się bałam i spanikowałam troszeczkę. I myślałam, że nic nie słyszę. I, i po prostu mówię, w taki żywioł mówię: Dobra, przecież muszę się wziąć za, jakby za to, gdzieś tam zacząć modlić, zacząć bać e, o to, co robię. I, i, I pierwsze co, jak zaczęłam się modlić i prosić Boga, żeby to było od Niego, że mam je upewnić, że to jest od Niego jakieś słowo, to usłyszałam w głowie takie, dobra, to teraz siadaj i, i nie dostaniesz słowa, tylko napiszemy list. I jak wow. przeczytasz, bo jeszcze nie widziałeś, mhm. to jest taki... Wszystko, co jest zapisane, to to, co mi przychodziło do głowy podczas modlitwy. Yy, I to mnie tak uderzyło, że to nie chodzi też to nie jest ze mnie, to nie jest moją mocą, to jest wszystko mhm. mocą Bożą, więc e, ja mogę mieć czasami gorszy dzień, albo nic nie widzieć, ale to wszystko gdzieś tam przyćmiewa e, e, to, co ja mam w głowie, swoje jakieś tam gdzieś jakieś nie wiem, e, zły gdzieś podpowiada, mhm. e, gdzieś tam próbuje mnie uniżyć, że tak powiem, e, gdzieś zepchać na dół, e, a najważniejsze jest po prostu, żeby być cały czas wpatrzonym w Boga i e, i wtedy nie ma tak, że się czegoś nie widzi mm -hmm. tak naprawdę, bo, bo on zawsze chce do nas mówić i, i kiedy uwierzyłam w to, że nie ma dnia, że on nie chce mówić, to tak fa faktycznie się dzieje, że ja po okay. prostu zaczynam, mówię, co chcesz dla tej osoby, co masz dla, dla tej osoby, e, czy posiedzimy razem, teraz po, uwielbiamy e, i z Duchem Świętym i, i no... I teraz już tak, tak już Czyli tak wiara tak... ponad okoliczności. No, tak. No i ja też dzięki temu wzrastam, bo ja nie, nie jestem niewiadomą kim też na jakimś poziomie relacji z Bogiem, że tak powiem. Też się uczę wiele rzeczy. Gdzieś tam moja. Moja wiara też dziś wzrasta razem z tym, co ja przeżywam w pracowni, jak się modlę i to jest też mega fajne, że nie tylko dla kogoś to jest, ale też mi pomaga. Jasne, czyli powiedziałaś obraz dla mnie, u Pauliny można zamawiać, zlecać obrazy. Polecam, bo naprawdę są piękne. Dziękuję. Więc malowałaś, od jakiegoś czasu malujesz proroczo i co się stało, że to poszło w tą stronę? Ja ja w ogóle tak sobie kilka dni temu to uświadomiłam, że jak się nawróciłam i przyszłam do Wspólnoty, widziałam, że każdy ma jakiś talent, jakieś powołanie, że na przykład chłopacy gdzieś tam grają, Prowadzą uwielbienie, tu Pani Kasia jest super w nauczaniach, I że każdy ma ma takie coś od Boga tylko dla niego mhm. I, i też właśnie słyszałam dużo w, właśnie w nauczaniach u nas we wspólnocie, jak to działa, że, że Bóg powołuje nas do jakichś różnych rzeczy itd. i tak dalej i ja nic nie słyszałam. Od Boga. Ja nic nie widziałam w ogóle w swoim życiu takiego działania, że ja mam coś dalej robić. Ja po prostu gdzieś tam wspomagałam w jakichś akcjach, jak były we wspólnocie, żeby gdzieś tam iść na ewangelizację czy coś. I, i żyłam bardziej taką wspólnotą i szukałam tego, i jak się tak odpaliłam dla Boga, jak go tak bliżej poznałam po nawróceniu. To, to tak tego zapragnęłam, że nie, nie potrafiłam w ogóle odpuścić. Codziennie mm -hmm. się tak wołam po prostu do Boga. Wychodziłam na spacery, żeby gdzieś tam z nim przegadać to po prostu. Gdzieś go tam, a może przyspieszysz to, może już mm mi -hmm. powiesz o co chodzi, bo ja chcę coś zacząć robić. I tak bardzo chciałam, y, że, że po prostu wymodliłam to. A modliłam to trzy, trzy lata się o to doko, dokładnie. Czyli trzy lata temu. Trzy lata mogliłam czekałaś? się o no, okay. żeby zobaczyć, bo. Bo nie widziałam też niektórych rzeczy, bo mogłam dojść do tego trochę szybciej. Może y, gdzieś tam słuchać, co inni też mówią. A, y, a jak myślałam też trochę na przykład o malowaniu, żeby to gdzieś to wykorzystać, bo wiadomo, jak ktoś ładnie śpiewa, to wykorzysta to w uwielbieniu. Mhm. Ja wiedziałam, że ja coś tam rysuję, maluję, ale kompletnie nie widziałam tego. Nie potrafiam w ogóle sobie wyobrazić, jak można malować i ewangelizować przy tym. Przecież to w ogóle nie łączy się kompletnie i nie ma sensu, i, i nie. Aż właśnie w, zesz w zeszłym roku y, pos tak postanowiłam, że idę y, za Bogiem tak na 100%, że y, że serio chcę już być, chcę, chcę go bardziej znać, bliżej, y, mieć więcej takiej mądrości od niego, więcej jakby tak, y, na nauczyć się być jak Jezus po prostu. Mhm. I, I on mi zaczął pokazywać y, właśnie coraz bardziej to, to malowanie, że gdzieś tam na modlitwie. Ee, że, że on by to chciał na, na rekolekcjach, jak byliśmy w górach. Dużo się e, modliłam o to. I, I właśnie tak gdzieś wkładał mi to w serce przez długi czas, że po prostu wiedziałam, że to jest od niego, bo tak czułam pewność, że, że ja mam malować. Mhm. Nie wiedziałam, jak to jeszcze zrobić za bardzo. E, też tam e, sobie pracowałam, studiowałam. Tak, że tak, wiesz, takie życie, takie normalne, klasyczne, zwykłe, e, że tak powiem. I po prostu postanowiłam, że, że, że wszystko rzucam do niego, i też właśnie. E, I to z rzuciłaś. pracy straciłam. Okay, pracę. E, no, 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 I, i ten, i cały czas, który miałam wolny, e, też, żeby to był czas wakacji, postanowiłam poświęcić na obrazy, na, na organizowanie tego wszystkiego. Z ostatnie moje wypłaty, jakie, jakie miałam, to przeznaczałam na jakiś sprzęt do pracowni, sztalugę, jakieś oświetlenie, stoł, żeby, stół, żeby zrobić gdzieś większy, na jakieś farby i tak wszystko, żeby nakupować. To była też fajna zabawa dla mnie. I tak coś nowego i, i, i tak to się wszystko zaczęło, że tak po prostu podjęłam decyzję, że dobra, to idę w to, jeżeli to jest moje powołanie, to idę w to i zobaczymy, co będzie. Jak się nie uda, nie uda, no to trudno, jakby. Przecież nic nie stracę też nie. A gdzie twoje prace w ogóle można doglądać? Na Instagramie. Jak się tam to używasz? W... Gawlik zamiast W to jest 2V. Także pewnie gdzieś tam już można wrzucić. Ale najlepiej na Instagramie, bo najfajniej mi się tam w sumie gdzieś tam też kontaktuje z ludźmi. Mhm. Na zawsze coś na relacje wrzucam, żeby gdzieś tam to szło do przodu, ale no bardzo lubię Instagrama, więc to można o, o oglądać. Mam też na Facebooku, ale, ale to już mniej, mniej wchodzę nawet na Facebooka, mm -hmm. nie korzystam raczej, więc na Instagramie. No i tam to się dzieje. Okej, okay, a powiedz mi, jak w ogóle wyglądał moment twojego nawrócenia? Moment mojego nawrócenia? Albo proces? No to bardziej u mnie proces chyba taki był. Um, I bo ja ogólnie um, Miał, prowadziłam taki tryb życia człowieka typowo ze świata. Ja w liceum na przykład dużo imprezowałam, później policą też i przeszłam przez różne rzeczy w trakcie, w trakcie życia jakieś takie, które bardzo tak mnie... Z... Do, nie wiem, dołowały, doprowadzały do jakiejś tam depresji. No, no no na przykład zaczęło się od rozwodu rodziców, wyprowadzki z domu, co rok gdzieś tam zmiana mieszkania praktycznie. Ja też przeszłam przez na przykład anoreksję w tym czasie, w czasie jakiejś tam deprechy także. No, byłam też w, czasie, w gimnazjum, wpadłam w takie dosyć ciężkie towarzystwo, gdzie wszyscy, że tak powiem, jarali Mhm. I, i na tym głównie się skupialiśmy. Yy, I na jakimś tam melanżowaniu czy coś. Także to było bardzo smutne życie. No i, i ja żyłam głównie tym, byłam bardzo samotna też. Yy, miałam jakieś tam, jakąś tam przyjaciółkę, ale to wiadomo, tak taki, to jest taki inny rodzaj smutku, taki brak, yy, że nie wiadomo po prostu, jak to zapełnić. I, i w pewnym momencie. Yy, Postanowiłam, że już nie mogę, jakby w ten sposób żyć, bo, bo ja upadam coraz mhm. niżej, coraz, gdzieś tam, e, coraz gorsze towarzystwo, coraz gorsze rzeczy się robi. E, później jakieś wyrzuty sumienia, nie wiadomo co, po jakichś imprezach, gdzie się za dużo wypije i, i po prostu nie się żałuje. E, jakiś głupot i, po, no, najgorzej. Wiadomo, jak żyją ludzie w świecie. Mhm. Ja tak żyłam, tak samo. E, I moja siostra młodsza, Julia, e, zapytała się, czy Pójdę z nią na kurs alfa taki organizujemy. Mm -hmm. y no teraz my razem we wspólnocie. Wtedy ale wtedy właśnie moja wspólnota teraz po prostu okay. organizowała. I ona się zapyta, czy z nią nie pójdę, bo nie, nie chciała sama iść tam. Mm -hmm. Ja powiedziałam, no okej, okay, w sumie co mi co mi szkodzi? I już tak naprawdę szukałam też, że byłam w takim momencie, że szukam pomocy. Mm -hmm. I nikomu nie mówiłam, ale, kurs alfa. No, 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 ale szukałam bardzo pomocy, żeby już wyjść po prostu z niektórych rzeczy, z towarzystwa takiego i no i ben, ben, chodząc, przychodząc tam do wspólnoty na ten kurs i poznając tych ludzi, którzy, którzy żyli po prostu taką miłością do Boga ja, ja po prostu się w tym zakochałam w tym co ja widziałam, jak wchodziłam do, tam do, na nasze takie salki to ja momentalnie wchodząc po schodach czułam się jakbym wchodziła do domu gdzie ileś tam lat temu straciłam swój dom rodzinny, i to było takie dla mnie bardzo trudne, i już nigdy później nie czułam się jak w domu, nigdzie, to tam się poczułam jak w domu, jak w takim miejscu, które w ogóle które zawsze znałam, i było mi bliskie sercu. I to było dla mnie taki szok. I, czyli i ci, taka nowa rodzina trochę. Dokładnie tak, no I, i ci ludzie, tacy kochający, tacy radośni, i ja byłam taka jenny, skąd oni w ogóle to biorą, tą radość, i każdy kulturalny, ja w ogóle znałam innych chłopaków, mhm. inne mieli inną kulturę mhm. i dla mnie to było tak nowe i piękne i nie wiedziałam, co to jest, skąd to jest, dlaczego i czy oni coś chcą, że, że, że tak się zachowują, są mili i, i na tych właśnie na tych spotkaniach poznałam tak bliżej Boga, ale na początku też tak trochę podchodziłam do tego, że no nie wiem, nie, raczej mnie to nie, nie ciągnęło, jak przyszłam do wspólnoty, to się wystraszyłam, bo, bo na, pierwszym spotkaniu, na pierwszym uwielbieniu, jak zaczęli śpiewać w językach, mm -hmm. i, i modlić się w językach, i krzyczeć, i znaczy, krzyczeć, dla mnie wtedy krzyczeli, to ja nie wiedziałam, co się dzieje. I co pomyślałaś wtedy? No ja, i moja siostra stała około mnie obok i tak ona coś tam śpiewała, bo coś tam już znała, tych pieśni, ja nie znałam, i tylko tak z tym, już tu mam Idziemy stąd, wracamy Bartek. do domu. No się naprawdę, myślałam, że świry. Mhm. No bo pierwszy po prostu na głęboką wodę weszłam, a nie wiedziałam nawet, co mnie tam czeka na tych spotkaniach. Myślałam, że to będzie takie coś jak na tej alfie, a tu mhm. po prostu light na tej alfie, do tego, co, co tam. Ale nie wiem, czemu zaczęłam tam przychodzić. Co tydzień na spotkanie gdzieś tam przychodziłam, bo myślę, że, że dlatego, że. Czułam się tam dobrze, I, i to było wtedy najważniejsze. A później, jak się tak bliżej trzymaliśmy z, tam z chłopakami gdzieś tam się razem spędzało czas, jak się poznaliśmy, to ja poznałam właśnie też Boga wtedy. Jak, jak widziałam, jak oni żyją, jak, jakie słowa mówią, mhm. jak w ogóle jak postępują, to ja wtedy tak pomyślałam, Jeden, jak ten Jezus musi być niesamowity, skoro oni tak się nim jarają. Że oni mówią tylko o tym, mhm. czasami po prostu, miałam wrażenie. I, I też tego za, po prostu zapragnęłam. Że, że już tak pomyślałam, wieję, nie, nie chcę żyć tym życiem, co, co żyłam, tylko chcę czegoś nowego, co będzie miało sens, co serio da sens w życiu, bo już mhm. ja byłam w takim momencie, że nie widziałam. No, i to był właśnie mój taki, taki proces nawracania się. I wtedy po, Rok później pojechałam y, właśnie z nimi na rekolekcję do Gródka i myślę, że tam, tam poznałam dopiero tak już tak fest Boga, po prostu taki ogień był, że y, pamiętam, jak wróciliśmy, to ja potrafiłam y, iść na spacer trzy godziny i, i się modlić i rozmawiać mhm. z Bogiem, albo w ogóle nie przespać nocy, tylko cały czas z nim modlić się i uwielbiać, i pamiętam, jak już tak i było jasno rano i tak była piąta trzydzieści, a ja ogarnęłam, że w ogóle żyję ja jeszcze że nie miał no, tak. A tak, tak szybko mi zleciało. I, i, I taka miłość, takie zakochanie się pierwsze, niesamowite. I, i to mnie tak gdzieś tam popychało dalej w tej wierze i gdzieś tam. To no... Co się w tym grudku takiego stało? Jak, jak to spotkanie z Bogiem wyglądało? Myślę, że. Um, nauczania bardzo fajne. Chociaż też, też trudne, bo, bo też dużo eschatologii tam było mhm. i też trochę nie słuchałam na początku, ale, ale, też, też to bycie, bycie razem, wszyscy cała wspólnota jedna druga, bo tam kilka wspólnot i i tak doświadczenie na co dzień, nie wiem, tam był tydzień ponad tydzień. I że wszyscy jakby wtedy mieszkaliśmy razem. Jakby, jedliśmy śniadania razem, obiady, modliliśmy się razem. Codziennie uwielbienia kilka razy, codziennie słuchanie słowa Bożego, modlitwa osobista. Ja poznałam, co to jest, modl tam, co to jest modlitwa osobista, że takie coś po prostu jest i, i się robi takie coś, bo wcześniej to było takie dzikie u mnie. No. I, I po tym, po prostu, jak zaczęłam ten ogień, i wiadomo, jak się wraca z rekolekcji, jest zawsze taki Witanie. ogień. No i się tak, na, jak się na, napełni Duchem Świętym, no to wtedy mówię, dobra, ciągniemy to dalej, Boże, bo było super, mi się tak spodobało. Ja, po prostu, ja pierwszy raz usłyszałam tam, y, jak Bóg do mnie mówi, tak tak realnie mi się wydawało. Pamiętam, że aż, że aż jak, jak wracałam y, gdzieś tam, skądś, bo mieliśmy takie dwa budynki, jak wracałam z jednego do drugiego, y, i dosłownie usłyszałam taki głos Boga. I, I aż się zatrzymałam i nie wiedziałam, co, co zaczęłam się rozglądać, co się w ogóle dzieje. Tak to było realne i tak mocne doświadczenie, że, że zostało aż do teraz. No, <laughs> dokładnie, super. no. No, także okay, tak. Okej, czyli ile lat już minęło od, od tych rekolekcji? O, ja chyba pięć albo cztery, cztery od tych rekolekcji, czyli chyba cztery lata. Czyli tak czterech lat żyjesz z Bogiem. No, dokładnie tak. Okej. Okay. Paulina, ja już więcej pytań nie mam. Wszystko no. mi odpowiedziała, co chciałem, więc bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję za, za rozmowę, za gościnę tutaj y, u Ciebie w miejscowości, u Ciebie My w domu. Dziękuję. Więc, y, to był dziesiąty odcinek podcastu Kawałek Nieba z Pauliną Gawlik. Trzymajcie się, cześć. Na razie.